Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, że tu jestem. Zostałem zaproszony, żeby poopowiadać troszkę o kompozycji muzyki filmowej, ale chciałbym to rozszerzyć do generalnie może narzędzi i wiedzy kompozytora muzyki takiej do mediów, czyli nie wiem, do właśnie filmu, słuchowiska, teatru. Czy jakiejś produkcji internetowej, no bo wiadomo, teraz pandemia, także jest dużo internetowych projektów. I generalnie od razu chcę powiedzieć, że jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytanie, czy techniczne, czy nie wiem, jakąś uwagę, komentarz, to będzie bardzo miło, jak po prostu wyrazicie Państwo swoje jakieś zdanie. Także zachęcam. Może zacznę od przedstawienia siebie, w ogóle kim jestem i co robię w życiu. Przygotowałem tylko kilka slajdów, więc proszę się nie bać. Nazywam się Wojciech Kostrzewa. Jestem kompozytorem, aranżerem i perkusistą. No i te jakby trzy funkcje pochłaniają mnie całościowo. To znaczy, grywam z różnymi artystami, aranżuję dla przeróżnych też zespołów, orkiestr, wykonawców. No a komponuję też właśnie przeróżne style, przeróżne projekty, czy kompozycje koncertowe, czy właśnie do filmów, do jakichś animacji, bardzo dużo do teatru. No i oczywiście, żeby się troszkę utożsamić z widownią tutaj, z uczniami, no to chciałem powiedzieć, że też jestem uczniem Szkoły Muzycznej w Warszawie imienia Karola Szymanowskiego, numer 4. Grałem na fortepianie i perkusji równolegle, ale w pewnym momencie odpadłem już z fortepianu. Po prostu nie było już czasu na ćwiczenie i na tym. No i później udałem się na kompozycję na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Skończyłem kompozycję u profesora Marcina Błażewicza, a równolegle byłem właśnie na perkusji jazzowej w tak zwanej Bednarskiej w Warszawie, czyli właśnie policjalnym studium jazzu imienia Henryka Majewskiego. I to dwuletnia historia, ale bardzo treściwa i właśnie tam oprócz tego, że całe życie byłem w klasyce, no to też liznąłem jazzu i muzyki rozrywkowej, trochę takiej jazzowej atmosfery. Ale może już sobie wysiądę, żeby to widzieć lepiej. Przygotowałem kilka fotografii, żeby nie zanudzać Państwa tekstem, który się wyświetla, ze swoich doświadczeń. Tutaj ostatnio miałem przyjemność mieć wykonany utwór przez Sinfonię w Warszawie. To jest pamiątkowe zdjęcie właśnie z tego wydarzenia. To było tydzień około temu. Miałem też okazję pracować właśnie z orkiestrą i zespołem Teatru Wielkiego przy okazji właśnie spotkania, to znaczy rocznicy roku, przy okazji wydarzeń roku Moniuszkowskiego, więc pół muzyki było Stanisława Moniuszki, pół mojej. Musiałem się wstrzelić estetykę, to było ciekawe wyzwanie. Mam też różne sukcesy na koncie, jeśli chodzi o konkursy kompozytorskie. I tutaj właśnie jest, to słabo widać, ale tutaj jest wiceprzewodniczący ZAIKS-u, pan Miłosz Bębinow i uczestnicy konkursu kompozytorskiego właśnie ZAIKS-u, na stulecie ZAIKS-u, to było 2 lata temu. A tutaj jest Filharmonia Szczecińska, z którą też miałem przy okazji właśnie tego konkursu przyjemność pracować. A właśnie to wydarzenie wtedy poprowadził Adam Sztaba, z którym też właśnie cenię sobie współpracę właśnie zarówno jako kolega kompozytor, ale też perkusista, bo kilka razy grałem z Adamem w jego orkiestrze. Miałem też przyjemność zdobyć pierwszą nagrodę i nagrodę publiczności na konkursie kompozytorskim Arboretum Krzysztofa Pendereckiego, świętej pamięci, także to był wielki, wielki zaszczyt. Bardzo mi było miło, to się odbywało w Radomiu. Bardzo mi było miło przeżyć takie doświadczenia jak tam właśnie i spotkać się z taką no, już legendą w zasadzie.
Ale właśnie, żeby nie być tylko w temacie muzyki klasycznej, to chciałem jeszcze pokazać kilka fotografii z koncertów właśnie jako perkusista, gdzie miałem okazję grać właśnie. To zdjęcie właśnie tutaj z Basią i z Rafałem jest zrobione w Filharmonii, także mam duży sentyment właśnie do Opola, bo wiele razy tutaj graliśmy wspólnie jakieś koncerty właśnie czy w Filharmonii, czy jeszcze w innych miejscach. Także bardzo to zawsze były miłe wydarzenia. Miałem okazję też pracować z Marceliną, z zespołem The Dumplings i uczestniczyć w kilku festiwalach takich powiedzmy ważnych i głośnych, jak Lato z Radiem czy Męskie Granie. To były też ciekawe doświadczenia dla muzyka, który skończył szkołę klasyczną, a później znajduje się na scenie, gdzie jest tysiące ludzi, inne warunki zupełnie niż w szkole na scenie, nagłośnienie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś by miał na przykład też właśnie może jakieś uwagi czy komentarze w tym aspekcie, czy właśnie może dotyczące jakichś zespołów, to też zachęcam do zadawania. Potraktujmy to szeroko. Szeroko ten panel. No dobrze. To może... Aha. Jeszcze, żeby nie zanudzać Państwa tylko wizją, chciałem puścić dosłownie kilka fragmentów swoich utworów, właśnie takich muzyki koncertowej, czyli takiej powiedzmy współczesnej muzyki klasycznej, która jest wykonana, no tu głównie przygotowałem fragmenty na orkiestrę i też dwa rozrywkowe. Pierwszą kompozycję chciałem puścić dosłownie minutkę, to jest fragment poematu symfonicznego, który też po skomponowaniu jego udało mi się zająć pierwszą nagrodę w konkursie kompozytorskim w Filharmonii Gorzowskiej. To było około 4 lata temu. Może dosłownie fragmencik tylko tego utworu. Tutaj jest tylko pierwsza strona partytury. Dobrze, to może już wystarczy. Coś z troszkę innej beczki. Utwór chciałem teraz puścić. Mam tu jeszcze fragment tego utworu, który zdobył nagrodę w Radomiu, ale może teraz już z racji tego, że chciałbym bardzo dużo jeszcze innej rzeczy pokazać, to puszczę fragment utworu właśnie, którym zwyciężyłem na konkursie ZAIKS-u właśnie 2 lata temu. Na stulecie ZAIKS-u i to jest utwór na orkiestrę i to jest jego końcówka. Jest troszkę żywszy.
ten utwór akurat się kończy. To jest muzyka współczesna, a kończy się takim, powiedzmy, tonalnym zwieńczeniem. Także dobrze, teraz chciałbym puścić coś, co jest konsolidacją w zasadzie tego mojego jazzowego doświadczenia, które złapałem przez granie na perkusji w zespołach jazzowych, no i pisania na orkiestrę. Kolega poprosił mnie, żeby napisać dla niego utwór, koncert na flet, na jego dyplom z orkiestrą, no i właśnie, żeby był taki zabarwiony jazzowo. No więc powstało coś takiego w postaci właśnie koncertu na flet w trzech częściach, na flet z triem jazzowym w zasadzie, bo przed orkiestrą jest posadzone trio jazzowe, czyli fortepian, perkusja, kontrabas, no i on grał na flecie. I dosłownie fragmencik tego puszczę. Tak, bardzo klasyczne zakończenie, ale podobało się podobno publiczności białostockiej. Także dobrze, to tyle może z klasyki. Teraz chciałbym też przedstawić dosłownie dwa fragmenty moich takich doświadczeń jazzowo-big bandowych. Najpierw chciałbym jeszcze puścić fragment koncertu, który odbył się na antenie TVP2 na stulecie urodzin Franka Sinatry. I to właśnie graliśmy z Big Bandem z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. I to jest taki sygnał, który gramy na każdym koncercie, który napisałem, żeby po prostu rozgrzać troszkę scenę od pierwszych dźwięków. No i tam, mimo że Sinatra, to udało się też to zaprezentować. I to jest właśnie nagranie telewizyjne. I też mam przyjemność tu grać na perkusji, także będę się tam przewijał. Tak, to była moja kompozycja. A teraz już ostatni przykład. Już obiecuję, że to jest ostatni przykład autopromocji, także proszę się nie bać. To chciałem puścić już w sumie trochę historyczny filmik, ponieważ no, z racji politycznych różnych afer i tak dalej, polski program Trójka już nie jest tą samą Trójką, którą była kiedyś. I jeszcze właśnie w zeszłym roku mieliśmy okazję z Big Bandem, tym samym, który grał przed chwilą, uczestniczyć w nagraniu piosenki, która się nazywa Karp.
To znaczy, co roku Trójka miała taką tradycję robienia piosenki świątecznej z udziałem dziennikarzy Trójki i pracowników Trójki. I śpiewali piosenkę o karpiu, tak żeby wypuścić to w formie nagrania i zbierać pieniądze na różne charytatywne cele, to w zależności od roku na jakieś inne. No i to był ostatni karp. Nie wiadomo, czy teraz będzie ten karp. W każdym razie to jest karp taki jubileuszowy, bo 20, ten zeszłoroczny. I zwrócił się do mnie właśnie Wojciech Kaleta, kompozytor muzyki i autor tekstu, Kuba Strzyczkowski, który był krótko dyrektorem Trójki w niedalekim czasie, o zrobienie aranżacji właśnie na Big Band. I chcieli sprosić dużo gwiazd, które odnalazłyby się w estetyce Big Bandowej, i powstał taki ciekawy utwór. I chciałem puścić tylko dwuminutowy fragment z tego z nagrywania zespołu, wokalistów i z kolaudacji tego całego, ponieważ odbyła się kolaudacja na koniec przed dziennikarzami Trójki i tak dalej. Wspólne słuchanie, no i ocena naszej pracy. Także dosłownie dwuminutowy fragment tego. Pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie. Jest też prawda, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczu, najpiękniejszy w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami. Idą święta, idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem. Najpierw jeszcze posłucham Ani. Dobra, tak jest, tak jest. Świąteczny karp. Minimalny poziom z nich. Musimy sobie sterować. Dociągnąć. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta. Idą święta. Jest to świetny numer, który ma bardzo bogatą tradycję. Ja jestem szczęśliwy, bo po raz pierwszy udało mi się dołączyć do karpiowego składu jazzowego szaleństwa i świetnego aranżu big bandowego autorstwa Wojtka Kostrzewy, świetni wokaliści. Ten refren musi istnieć zawsze. To jest do głowy. A potem jak już przyjdzie pomysł, to już to idzie, bo ten refren można trochę zmodyfikować tam szybciej, wolniej, ale zawsze musi być krok po kroku, krok po kroczku. No tak. To była bardzo przyjemna inicjatywa. Wszystko odbyło się tak, że najpierw piosenkę nagrał Big Band, a później codziennie po kolei przychodzili wokaliści, więc to było też ciekawe zaobserwować, jak pracują właśnie profesjonalni wokaliści, to znaczy jak nagrywają i tak dalej, czy się ich czyści, czy nie, to już nie będę opowiadał. W każdym razie, no tak. I to już jest koniec prezentacji mojej, jeśli chodzi o moje aktywności takie muzyczno-koncertowe. Bo teraz chciałbym przejść do tematu bardziej naszego spotkania, czyli właśnie jak stać się, czy jak być kompozytorem muzyki filmowej. To jest oczywiście trochę prowokujący tytuł, bo chodzi mi o to, żeby pod pretekstem tego opowiedzieć, jakie dzisiaj ma młody człowiek, czy w ogóle człowiek współczesny, narzędzia
do tworzenia muzyki, jakie ma możliwości w dzisiejszym świecie oraz jaką powinien mieć wiedzę. Oczywiście to nie jest jakiś wiedza, oczywiście im więcej, tym lepiej. Natomiast czasem mam znajomych, którzy bardzo intuicyjnie robią różne rzeczy, na przykład harmoniczne, melodyczne, zupełnie nie mając wykształcenia muzycznego. I to jest ciekawe, no ale też ja jestem jednak zdania, że warto mieć wiedzę i wiedzieć, co się robi, poznać te wszystkie właśnie skale, progresje akordowe, harmonię jazzową też, bo ona otwiera troszkę inne spojrzenie. I wtedy, jak się to ma wszystko, to sobie wybierać, co się tak naprawdę samemu chce osiągnąć, co chce się przekazać w muzyce, którą się tworzy. Więc pod takim pretekstem chciałbym poopowiadać różne rzeczy też na podstawie swoich projektów jakichś właśnie czy filmowych, czy animacyjnych i teatralnych. Natomiast jeśli chodzi o narzędzia właśnie, to od razu chciałem, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami w stylu czy programy do edycji nut, czy do edycji audio, czy właśnie sample albo instrumenty. Nie wiem, na ile tutaj wiecie, jakie są rzeczy dostępne, ale na wszelki wypadek powiem, że no bo tak, kompozytor dostaje zamówienie czy tam prośbę o muzykę, o napisanie muzyki. No i teraz trzeba uzgodnić, czy to mają być tylko nuty, partie dla orkiestry czy jakiegoś zespołu, czy to ma być gotowe nagranie, czy to ma być na przykład mock-up, czyli przygotowanie takiego demo na samplach, a później zrobienie z tego nagrania na zastąpienie jakby żywymi muzykami tego, co się przygotowało. A ten mock-up się robi po to, żeby reżyser czy jakiś producent mógł usłyszeć, co będzie w jego spektaklu, filmie, czy nie wiem, animacji, słuchowisku i tak dalej, i tak dalej. Więc ja chciałem powiedzieć, że najczęstszą taką drogą jest jednak to, że robi się muzykę w programie do produkcji audio, czyli tak zwane DAW, czyli Digital Audio Workstation. I takie programy to są oczywiście, jest wiele, wiele różnych opcji na rynku dzisiaj. Logic, Cubase, Ableton, no mnóstwo się tego porobiło. Czy Fruity Loops, na przykład ja zaczynałem Fruity Loops z gazety jakiejś na płytce, znalazłem i tam zacząłem tworzyć muzykę. Natomiast chciałem powiedzieć, że są właśnie darmowe narzędzia, czyli jeśli ktoś ma naprawdę chęć tworzenia, przelania swojego pomysłu właśnie na dźwięki, to jak najbardziej może to zrobić. Na przykład właśnie ten program typu DAW, o którym mówiłem, jest darmowa opcja. To znaczy, to jest tak, że kupuje się, ściąga się i instaluje, a on później pyta, czy już się zdecydowałeś na nasz program. Można tam kliknąć opcję Still Evaluating, jeszcze się zastanawiam. Aha, okej, dobra. Można się tak zastanawiać, dopóki się nie uzbiera na to, ale to nie jest określony okres jakiś czasowy, tylko po prostu. Więc jeśli ktoś na przykład byłby zainteresowany, no to zachęcam. Reaper to jest darmowe narzędzie. Jeśli chodzi o edycję nut, to jest też świetny program, którym pracuję na przykład ze studentami na uniwersytecie. Mam też zajęcia z kompozycji i aranżacji jazzowej. I to jest program, z którego, ponieważ uczelnia i system jakby nie jest w stanie zagwarantować każdemu studentowi licencji na program do pisania nut, a jest to wygodne. No, oczywiście są osoby, które przynoszą ręcznie i przegrywamy ręcznie coś z manuskryptu, że tak powiem, na fortepianie, ale no, wiadomo, że jest to oszczędność czasu i zachodu, że dzisiaj wszyscy piszą w edytorach nutowych. Więc to jest też świetny program, który ma coraz więcej możliwości, coraz więcej aktualizacji. Właśnie nazywa się MuseScore. Także też zachęcam, jeśli ktoś może nie wiedział o tym albo nie wiedział, że to jest darmowe, to zachęcam bardzo serdecznie. No i też chciałem powiedzieć, że jak już mamy właśnie takie dwa programy, MuseScore i Reaper, no to właśnie w Reaperze możemy później ściągnąć do tego Reapera
instrumenty i sample, czyli właśnie nie wiem na ile tutaj wszyscy wiedzą, co to są sample. Chodzi o to, że mamy próbki po prostu, na przykład wiolonczeli, którą możemy grać na klawiaturce. O, ja tu wziąłem klawiaturkę, zaraz to pokażę właśnie, jak dokładnie te rzeczy działają, jeśli ktoś nie wie o tym. I tutaj są darmowe opcje, które robi akurat w przypadku pierwszych dwóch pozycji, czyli Labs i BBC Symphony Orchestra, firma Spitfire Audio, brytyjska. Przepraszam. I są to instrumenty, które można całkowicie za darmo ściągnąć i na nich tworzyć muzykę, a brzmią naprawdę dobrze jak na instrumenty, które są darmowe, a orkiestra, która zwykle przytłaczała ilością miejsca na dysku, tutaj jest opakowana chyba w 300 mega, nie pamiętam, to jest jakaś taka minimalna ilość, jeśli chodzi o sample, no bo sample to są dźwiękowe pliki poszatkowane typu F, FIS, G, każdy dźwięk każdego instrumentu jest osobno samplowany, stąd nazwa. Także zaraz zaprezentuję właśnie, jak to wygląda. I jest jeszcze Contact Player, tak zwany firmy Native Instruments, który jest takim standardem, można powiedzieć, samplerów, czyli takich jakby, jak to w skrócie powiedzieć, czyli takich podprogramów, które otwierają różne inne jeszcze instrumenty. I jest darmowa wersja tego Contact Playera, w którym możemy, który też od razu dostarcza chyba 50 instrumentów, tak mi się wydaje, w stylu zespół muzyczny, orkiestra, jakieś syntezatory, wszystkiego jest tak po troszku, ale jakby to jest kompleksowa maszyna, nazwijmy to, do tworzenia różnej muzyki. Także jeśli ktoś ma komputer, a na przykład nie miał nigdy okazji czy funduszy, czy cokolwiek kupić sobie takich programów profesjonalnych, no to tutaj ma opcję właśnie mieć profesjonalne programy i sample do robienia muzyki, czyli może sobie dzisiaj już usiąść, napisać coś w nutach, nagrać właśnie na tych samplach, które można za darmo ściągnąć. I właśnie jeszcze szybko zademonstruję tylko. Ja akurat dzisiaj będę pokazywał różne przykłady w programie, który się nazywa Logic. Jest to, i te programy oczywiście są i na PC, i na Maca, także to w zależności kto co ma, to i będzie chodzić i tu, i tu. Chciałem pokazać właśnie, czyli tak, jak mamy tego Reapera, o którym mówiłem, który jest darmowym programem do dźwięku, no to oczywiście każdy program wygląda inaczej, ale generalnie zasada jest ta sama, że dodajemy ścieżkę właśnie albo audio, albo tutaj są akurat jeszcze MIDI i tak dalej, nie będę w to wchodził, albo właśnie instrument, czyli te sample. I teraz te rzeczy, o których Państwu mówiłem, czyli Spitfire Audio, Labs, ta pierwsza pozycja, to jest ta, to wygląda tak. Zmniejszę to troszkę, nie da się. To jest, tu chodzi o to, że mamy głośność, którą ja mogę sterować za pomocą gałki modulation na każdym kontrolerze dźwiękowym. To jest zazwyczaj takie kółeczko, jest pitch bend i modulation. Ta druga gałeczka z takim wycięciem na palec, na opuszek palca. Tym się steruje jakby głośnością, czyli jak tutaj akurat jest fortepian, tego nie będzie słychać, ale jak wezmę na przykład coś długiego, czyli na przykład jakieś smyczki, proszę, frozen strings, to się coś nazywa takiego. Zjadę do minimalnego. No to jest jakaś minimalna taka ekspresja zwiększona, jak się porusza tym. To oczywiście zależy od tego, czym gramy. No ale już mając taki padzik, już możemy coś właśnie tworzyć. Czy grać dynamiką, czy tutaj jest, jak się kliknie w środek, pojawia się reverb, czyli echo.
O, słyszymy, że jest jakaś przestrzeń. Jest jakaś sala, czy katedra, czy cokolwiek tam jest samplowane jakaś. Tak. No ponadto mamy atak, czyli moment zaczęcia się dźwięku można ustawić krótki, czyli w miarę od razu, albo bardzo długi, czyli że jest taki najazd. No i release, czyli od tego jak skończymy grać. Skończymy, znaczy zabierzemy palce z klawiatury, no to jest jeszcze tutaj chyba 8 czy 9 sekund po tym, jak dźwięk się brzmi po zabraniu palca. Także ja tu akurat właśnie z myślą o naszym spotkaniu ściągnąłem wszystko, co jest do tej pory i chciałem w skrócie tutaj wam pokazać. Na przykład fortepian, tak zwany soft piano, jest używane w wielu produkcjach światowych. W Ostatnim Królu Lwie w piosence Beyoncé było użyte na przykład w wielu, wielu rzeczach, o czym mówią producenci tego, ponieważ mają jakąś umowę tam z producentami tych utworów czy kompozycji, które zawierają te sample. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś drugorzędny produkt, który w ogóle no jest tam na przykład do nauki dla młodych ludzi, ale jakby nikt tego nie poważa. Tylko, że to jest naprawdę pełnoprawne narzędzie do tworzenia muzyki. To, że jest za darmo, no to jest jakby inicjatywa twórców tego urządzenia. To jest bardzo takie, powiedziałbym, filmowe brzmienie, bo w filmach ostatnio właśnie często wykorzystuje się takie stłumione. Stłumiony fortepian. No tu też możemy oczywiście grać, no tu akurat jest granie przestrzenią. Ale na przykład, jeśli może są jacyś miłośnicy muzyki chóralnej, no to też jest. Jest nazwisko Eric Whitaker, nie wiem jak to się dokładnie nazywa w branży, czyli amerykański kompozytor oraz przewodniczący swojego zespołu chóralnego, który zrobił z firmą Spitfire, zrobił z nimi właśnie jedną bibliotekę swojego chóru i tu jest namiastka tego, co oni dali za darmo właśnie z okazji tych lapsów tak zwanych. I to też jest, uważam... No, oczywiście można się dopatrzeć czasem, że to jest troszkę sztuczne, ale uważam, że naprawdę mam dużą bibliotekę różnych sampli i tańszych, i droższych, i znanych, i mniej znanych i naprawdę muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobry wybór. Oczywiście są też tutaj na przykład perkusja. Także no, może moglibyśmy się tu bawić wiele godzin naprawdę, ale już idę dalej. Czy może ktoś ma jakieś pytanie, uwagę, komentarz, nie wiem, chcę powiedzieć. Proszę. Ale nawet nie do tego, tylko miałem pytanie, bo pan pracował z teatrami i z kinami i tak dalej. I czy kiedykolwiek było tak, że tworzono, nawet nie u pana, ale ogólnie, czy kiedykolwiek było tak, że stworzono film na podstawie muzyki? To znaczy, była taka sytuacja, ostatnio miałem w zeszłym roku taką sytuację, że poproszono mnie o zrobienie muzyki elektronicznej do baletu o legendach polskich, ale żeby ta muzyka, oczywiście było dużo określeń, że żeby była elektroniczna, taka, żeby dużo dubstepu, jakiś trap i tak dalej, żeby młodzieżowa muzyka i tak dalej. I zrób coś tam, a my zrobimy choreografię. No i oczywiście autorka tego spektaklu dała mi jakieś tam, wiesz, przykładowe piosenki czy utwory właśnie, na których dobrze, żebym się wzorował. No ale to było tak, że ja sobie, ona mi mówi, no to zrób coś agresywnego do Baby Jagi.
A ja mówię, no dobra, no i jakby żadnych wytycznych, tyle minut, po prostu rób. No i wtedy to jest taki moment, że no, trzeba zdać się na swoją wyobraźnię. Ja wiedziałem, że ona ma latać, podwieszona ta Baba Jaga na jakichś tam linach w teatrze i po prostu robić jakieś akrobacje na tych linach. I ta pani reżyser mówi, no i to musi być, wiesz, takie z pazurem, mocne, dobre, szybkie i tak dalej. Ja mówię, no dobra, no i to jest taki moment, że musisz się zdać na swoją wyobraźnię i no i coś zaproponować. I wracając do tego pytania twojego, no to puszczę później ten właśnie fragment, o którym mówiłem, z tej Baby Jagi, bo to jest taki, no powiedzmy, nieoczywisty utwór. W każdym razie, jeszcze wracając do tych sampli, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie brzmieniem takim, powiedzmy, orkiestrowym, to jest ta orkiestra BBC, czyli wygląda to podobnie, tylko że tutaj mamy instrumenty orkiestrowe. Pierwsze, skrzypce, laud. No i tutaj są artykulacje, akurat taka jest różnica. Długie, staccato, pizzicato, tremolo. Tak samo jest sterowane. I mamy tutaj, to jest w ogóle bardzo dobre narzędzie edukacyjne, bo jest ta grafika, która pokazuje nam właśnie, aha, waltornie. Okej, okay, harfa, celesta. To jest harfa, to jest celesta. To tu by się przydało. Tuned percussion, czyli jakieś dzwony, marimba, ksylofon. Być może ktoś z was pomyśli, no tak, to słabo brzmi, ale naprawdę to ma 300 mega. Piccolo, całe dęte drewniane, smyczki. Tutaj są, tu jest blacha, trąbki i tak dalej. Jest to nawet nie tylko dla kompozytorów uważam dobre narzędzie, ale też dla kogoś, kto właśnie lubi orkiestrę, ale nigdy nie miał okazji na przykład zobaczyć, jak to wygląda, jak to brzmi, o co to w ogóle chodzi i tak dalej. Więc można to sobie ściągnąć za darmo. Nie ma to, nie waży to wiele w sensie megabajtów i brzmi naprawdę całkiem znośnie, że można odróżnić obój od trąbki, powiedzmy, więc generalnie to było tytułem tego, że jeśli ktoś jest zainteresowany i ma jakąś myśl, to jest dużo narzędzi do stworzenia muzyki. No dobra, ale teraz chciałbym właśnie pokazać, właśnie mam dużo przygotowanych, która to jest godzina. No dobra, zacznę. Okej, może od tego. Ostatnio właśnie robiłem projekt, gdzie zostałem poproszony o zrobienie muzyki do... To jest pandemiczny projekt, więc nie było możliwości nagrać żadnego muzyka na żywo i tak dalej. Są to historie biblijne, które mój kolega robi w formie takich odcinków internetowych. I tam jest przypowieść biblijna, a później... Artystka maluje tą przypowieść, to znaczy wizualizuje ją jakby techniką taką piaskową, czyli robi różne kształty i obrazki z tego piasku. Może to jest około 5 minut, może puszczę fragment, a później pokażę, jak to mniej więcej wygląda w sesji nagraniowej właśnie w Logiku. To jest wstęp tylko do wyświetlania tekstów, produkcja i ten. Thank you.
tak dalej, i tak dalej. To trwało około 5 minut i właśnie miałem prośbę tylko taką, żeby to była muzyka w okolicach ambientu, bardzo spokojna i z takim właśnie, jeśli można, pianinem czy fortepianem, który jest nienatarczywy, stłumiony i tak dalej. Więc tu grają różne pianina i fortepiany. Tu gra na przykład... A to nie gra. Ale zdaje się, że... Tutaj gra to chyba. No tak. To akurat nie jest z tych darmowych sampli, które przedstawiałem, ale to jest w ogóle polski instrument. Może później o tym powiem. W każdym razie, no tak, tak to wygląda. Jest sesja, która jest dosyć skromna. Są tu jakieś pady, czyli takie dłuższe dźwięki. Jest kilka partii fortepianu. Jedno gra na przykład jakieś ostinato, które się wyłania. Są różne kolorki i przestrzenie, jak je to nazywam. No i to jest na przykład, pomyślałem, że to właśnie pokażę wam, bo to jest ostatnia bardzo świeża produkcja, która właśnie bardzo szybko się wyprodukowała i jest czysto pandemiczna. To znaczy pani z Piasku robiła to w swoim domu, ja robiłem muzykę w swoim domu, aktor, który czytał tę przypowieść, robił to w swoim domu i tak dalej. Była zdalna całkowicie praca. Więc no, to są znaki czasu. No, takie rzeczy się dzisiaj odbywają i są na porządku dziennym. Trzeba się do tego przystosować. Być może teraz... okej. Może teraz troszkę ponury na chwilę temat wywołam, bo produkcja, o której chcę powiedzieć, dotyczy łagrów i sowieckich zbrodni na Polakach, ale to nie o to chodzi, tylko chodzi o rodzaj muzyki, o którą zostałem poproszony, żeby tutaj skomponować. Puszczę fragment filmu, to znaczy to są fragmenty filmu właśnie. No, mało widać. I pasy pliutca zuby twoi, no w balnicu ciebie nie powrót, потому что balnicy pełny. Przywieziono nas do lasku, wyglądającego na letnisko, gdzie odebrano nam obrączki. Zegarek, na którym była godzina 6:30. 8:30. Oprócz tego pasy no, i scyzoryki. To jest tylko fragmencik, żeby pokazać wam, co to za rodzaj produkcji. Natomiast ja tutaj mam cały film, to znaczy tak, film bez filmu, czyli mam cały dźwięk do filmu, który dostałem. I tutaj muzyka jest tylko na klarnet i reżyser powiedział: a to dograj tam jakieś tam elektronikę, taką przestrzenną, coś tam. Taką miałem referencję. Mówię, okej, no dobra. I miałem klarnet, który no też napisałem, że tak powiem, do tekstu, a propos twojego pytania. Miałem tylko tekst, ponieważ to akurat była sztuka teatralna, którą oni grają objazdowo. I na podstawie tego dostali budżet na zrobienie filmu na podstawie tej sztuki. Więc ja miałem już jakiś tam scenariusz tej sztuki i mniej więcej dramaturgię akcji. I no, mam tutaj właśnie wszystkie fragmenty nutowe, które właśnie są na klarnet solo. No i to polegało na tym, że film jakby został nakręcony i zmontowany. I później... miałem 3 dni czy 4 na to, żeby nagrać klarnet. Z reżyserem ustaliliśmy miejsca, gdzie to powinno być. No i później on powiedział, to dołóż jeszcze jakąś elektronikę i tak dalej. Generalnie to, co cechuje ten biznes, nazwijmy to muzykę użytkową, gdzie muzyka jest do filmu, do radia, do czegoś takiego, to wszystko, ja mam takie doświadczenie, że wszystko odbywa się mega szybko. To znaczy ktoś dzwoni, potrzebna jest muzyka, no na wczoraj, no i tak dalej, i tak dalej. Także
praca szybka jest tutaj, ale jakościowa, jest tutaj wysoko ceniona. Więc to taka tylko luźna refleksja. No i nagrałem ten klarnet i tutaj jest na przykład wstęp do filmu, gdzie jest ten klarnet i dosłownie jeden pad, czyli jeden taki przestrzenny. To sobie lecie, a tu jest właśnie w nutach to, co miał klarnecista. Są, tutaj ja nie mam niestety filmu, sam dźwięk do filmu, ponieważ już za dużo ważył ten plik i nie miałem miejsca na dysku. Natomiast tutaj są jakieś napisy, pojawiają się, że występują i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie cały projekt odbył się tak, że ja dostałem właśnie taką ten dźwięk do filmu. Podłożyliśmy wspólnie ten klarnet, tutaj jest ścieżka klarnetu, to niebieskie, a tutaj ja wymyśliłem jakieś, może schowam to, a nie da się, a tutaj ja wymyśliłem jakieś właśnie pady, właśnie jakieś takie przestrzenne, tu na przykład było tylko to. Ciągnące się, no ale takie było zamierzenie, że historia jest ponura, chodziło o ponury klimat, atmosferę i minimalizm. To znaczy, żeby nie było całej orkiestry i tak dalej, tylko po prostu jakiś kameralny wydźwięk tego, żeby był. A jednocześnie jakiś taki nowoczesny, dlatego te elektroniczne pady po prostu on mi zaproponował, reżyser znaczy. No dobrze. Czy ktoś ma może jakieś uwagi, pytania, cokolwiek? Nie wiem, chce powiedzieć coś w ogóle niezwiązanego z tematem? Nikt. No dobrze. Ale zachęcam, naprawdę, bo ja też nie wiem, czego tu oczekujecie, jakich tematów tak ściśle, więc jak ktoś ma jakieś uwagi, to naprawdę zachęcam. Tutaj jest, chciałem pokazać taką większą sesję. To jest co prawda muzyka na konkurs taki filmowy, więc to jest tylko moja jakby praca bez reżysera. Natomiast to jest jeden z większych właśnie, musiałem to zgrać wszystko do wave'ów, ponieważ jest tu bardzo dużo, no 60, 58 śladów całej orkiestry różnych instrumentów i tak dalej. Polegało to na tym, że jest animacja po prostu i trzeba było zrobić swoją wersję muzyki do tej animacji. Tutaj to, co widzicie tutaj, te cyfry, to są tempa, zmiany tempa, a tutaj 3/4, 4/4 zmiany metrum. I cała tutaj animacja ma chyba tam 6 minut około. Natomiast ja bym puścił fragmenciki, żeby pokazać kilka różnych właśnie może, nie wiem, technik, zabiegów, które tutaj. Wszystko jest nagrane na komputerze bez żywego wykonawcy. Może puszczę kawałeczek, żeby był ogląd sytuacji. Tutaj może źle widać przez światła, ale generalnie chodziło o to, żeby jak najwięcej rzeczy zaakcentować muzyką tych, które dzieją się na obrazku. Nie zawsze, ale głównie w jakichś ekspresyjnych momentach, gdzie coś, jakaś akcja się dzieje. No, na przykład toast wyskakuje i żeby jakiś dźwięk na to. We'll be right back.
No, generalnie ta historia może troszkę przewinę dalej, bo tu wszyscy już pewnie wiedzą, o co chodzi. Gość zapętlił się kilka razy w czasie i za każdym razem próbuje się uratować, żeby nie wpaść pod autobus. Jeszcze zostawię napisy, bo jest jeszcze epilog do tej historii na końcu. Taka śmieszna opowiastka. No tak, więc to była, to jest taki konkurs Transatlantyk. Chyba już teraz nie ma takiej edycji, żeby napisać muzykę do filmu, tylko żeby grać do filmu, ale to nie wiem, jak będzie w tym roku. W każdym razie to była goły plik plik wizualny, czyli właśnie dostaje się coś takiego. No i teraz właśnie trzeba sobie to podzielić jakoś. Ja zacząłem na przykład tak, że podzieliłem sobie jakieś takie akcenty i dopasowałem rytm, żeby jakby cała forma się zgadzała tutaj. Puszczę klika. Nie słychać? Nie słychać klika? No. Aha, orkę. Okej. Jest. Na początku to jest żmudna ta praca, bo właśnie ma się coś takiego. Przepraszam, nie mogę się ogarnąć tu technicznie. Już sekundę. O, czyli ma się takiego kolegę, który. No i jakby jest budowanie szkieletu całości tej. Tutaj jest jakoś szybko. Tu trochę wolniej. Po prostu jakiś muzyczno-rytmiczny sens taki starałem się nadać temu. A później zacząłem budować właśnie melodię, bo tu jest jakby się wgłębić w taką analizę muzyczną. To jest temat, on ulega przekształceniom później i tak dalej, i tak dalej. No i później jest wgrywanie
wgrywanie wszystkiego po kolei, każdego instrumentu w... na pianinku właśnie. Teraz nie mogę grać, bo ja to zgrałem wszystko do jakby plików audio, ponieważ to ważyło tyle i mój laptop jest za słaby na takie duże produkcje, więc... No więc wszystko było... O, to jest akurat kilka instrumentów, no ale właśnie skrzypce, markato na przykład. Obój, legato osobno jakieś inne artykulacje, więc to trochę się różni od kompozycji takiej na papierze, jak z Chopin czy Mozart. Ale no, tak współcześnie to wygląda. Więc wszystko po jednym po prostu do wbijania. No i... Ale nie udało mi się zająć nic na tym konkursie, więc to była taka... to była bardzo ciekawa praca i dużo się nauczyłem też sam właśnie spędzając czas z tym. Natomiast nie udało się tam nic na tym konkursie zająć. Ale polecam, jeśli ktoś będzie miał kiedyś taką chęć, to jest dużo filmów takich darmowych, do których można sobie nawet dla własnego testu zrobić właśnie taką muzykę. Czy ktoś ma jakąś uwagę, komentarz, pytanie? Tak? Jak wyglądały pana początki? W sensie ktoś pana uczył to robić? Czy brał pan z czym? Chodzi ci o takie komponowanie, czy? No tak, no to mój początek był taki, że było takie pisemko Komputer Świat i ja kupiłem tam, była płytka i był program do muzyki, który się nazywał EJ, czyli to wygląda podobnie jak tutaj widziałaś, tylko masz takie klocuszki, które jakby już mają gotowe partie muzyczne i tylko składasz, to na telefon jest dużo takich aplikacji, że tam po prostu robi się jakieś bity i kawałki. Zacząłem od tego i składałem tyle tego, że po prostu właśnie później ten Fruity Loops. Więc w skrócie, no to sam do tego jakoś technicznie doszedłem, ale właściwie to chciałem tutaj właśnie zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o styl muzyki, że warto jest dużo przeglądać partytur kompozytorów różnych, no nie wiem, na przykład Ravela, ale też takich hollywoodzkich. Zresztą później puszczę wam kilka fragmentów z oryginalnych partytur ze Spidermana, na przykład dwójki z muzyką, albo z Godzilli, czyli Danny Elfman, Alexandre Desplat i jeszcze mam coś tam chyba, How to Train Your Dragon, wydaje mi się, zaraz zobaczę. W każdym razie, jeśli odpowiadając na twoje pytanie, no to taki zapał po prostu i pasja do czegoś i samemu, jakieś artykuły. W tej chwili jest tyle filmików na YouTubie, że ludzie mówią po prostu, jak robić od podstaw muzykę na komputerze. Jaki komputer kupić, jaki kupić klawisz, czy w ogóle coś trzeba kupić i tak dalej, i tak dalej. Ale staram się tutaj właśnie cały czas przekazać, że jak ktoś chce zrobić muzę, to ma naprawdę dużo, wystarczy jest mieć komputer, no a reszta jest naprawdę, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, okej. Chciałem jeszcze właśnie puścić coś trochę z innej beczki, w sensie jeśli chodzi o muzykę do różnych rzeczy, do reklam, ponieważ to też jest ciekawa gałąź branży muzyczno-multimedialnej. Tutaj mam taką kampanię społeczną Bank Żywności, czyli nie wyrzucamy jedzenia, tylko oddajemy do Banku Żywności, jest dużo potrzebujących osób i tak dalej. I puszczę najpierw sam filmik. Dostałem taki filmik, przepraszam, on jest w fatalnej jakości. Bez łyżki wersja, a jest łyżka, coś się nie zgadza. W każdym razie gość je zupę. I tak. Czy wiesz, ile ton żywności zwyczajnie się marnuje? Lektor. Nie trafia do tych, którzy... Wyłączę lektora, bo go nie miałem. Chodzi o to, że gościu je zupę. Wydaje się nam, że je, a upuszcza ją na ziemię, wylewa mu się bez. No i dostałem coś takiego, i tutaj jest właśnie termin, który chciałem powiedzieć: temp music, czyli dostajecie filmik z gotową. Na szczęście mam offline rzeczy, które tu chcę wam puścić, więc spoko. Dostałem temp track, który brzmiał tak.
No i tak dalej, i tak dalej. I reżyser do mnie dzwoni i mówi, a w ogóle co ciekawe, to robiłem to będąc w liceum, czyli jak może ktoś jest tu z liceum. Więc to był taki projekt, że typu ziomeczek miał jakiegoś znajomego polecił znajomemu mnie coś tam, poczta pantoflowa i wyszło, że no to Wojtku, zrobisz do tego muzykę, to jest za darmo, kampania społeczna, ale może chcesz to zrobić, bo to jest taka praca z agencją reklamową, taką z wyższej półki. Ja mówię, no kurczę, pewnie. I też miałem właśnie, byłem w takiej sytuacji, że miałem laptopa i jakąś taką klawinowa Yamaha, taka, takie pianino cyfrowe do ćwiczenia na fortepianie w szkole. No i dostałem to i reżyser do mnie dzwoni i mówi właśnie zrób taką muzę, ale że ona ma być taka bo ludzie pracujący właśnie, laicy, nie muzycy, tylko ludzie pracujący w reklamie często się, przynajmniej ja takie mam doświadczenia, posługują takim terminami właśnie, zrób to takie właśnie miękkie, zrób to takie kolorowe, zrób to takie, no nie wiem, ciemne, takie określenia, więc wydaje mi się, że właśnie największą sztuką jest przetłumaczyć te ich określenia na muzykę. I to jest gwarant sukcesu. No i to nie jest nic wielkiego, tylko chciałem po prostu tutaj pokazać to, co zrobiłem i co później okazało się, że leciało tam w telewizji, czy nie wiem, w kinach też to leciało. Więc wyszło coś takiego. Oczywiście to jest chyba, tu jest wersja druga, ale tam było z 7 wersji, bo... Czy wiesz, ile ton żywności zwyczajnie się marnuje i nie trafia do tych, którzy jej potrzebują? Możesz to zmienić. Zostań wolontariuszem Banków Żywności. Więcej na bankiżywności.pl. No i coś takiego wyszło, to jest wersja chyba właśnie 7 czy 8, bo ja byłem właśnie w liceum, słuchałem mocnej muzy wtedy, znaczy mocnej, no takiej typu Michael Jackson, Prince i nie wiem, System of a Down. I na początku tam, mimo że dostałem tą referencję właśnie, czyli przypomnijmy, no jakieś pianino, bo to nie jest fortepian, tylko pianino, jakieś takie powtarzane akordy proste. A ja tam, no tak, jest referencja, ale zrobiłem jakąś taką muzykę, że było tam 16 ścieżek. Szkoda, że nie wziąłem pierwszej wersji, właśnie nie zapisałem jej. No i to wszystko, kolejne wersje to, ale nie, wiesz, za dużo. Nie, to zdejmij, tutaj przesuń. No i tak odchudzałem i zostały właśnie ścieżka pianina, upright piano, którą nagrałem na klawiszy właśnie tym Yamahy, który miałem w domu u rodziców. I jakiś pad, który jest jest jakimś padem z Logica, z tego programu. Takim jakby już, jak się kupuje program, to się dostaje takie brzmienie. Więc to jest naprawdę... Nic tu nie ma, no generalnie. Więc taka praca z muzyką do reklam jest, no też... nie chodzi o to, kto ma jak największą wiedzę muzyczną, czy umiejętności pianistyczne albo skrzypcowe, tylko takim dopasowaniem się właśnie do tego, czego oczekują od ciebie tam producenci czy reżyser reklam. Mam jeszcze jedną kampanię społeczną, tak się złożyło, że dużo do tych kampanii społecznych robiłem muzyki. I to było zaraz po tym, bo im się spodobało i zadzwonili jeszcze raz, że jest reklama o przeciw maltretowaniu, to znaczy żeby reagować na, jeśli się widzi przemoc na zwierzętach. I też może najpierw puszczę samą reklamę. Chodzi o to, że facet chodzi i widzi, jak pan bije pieska i ten... O, i ten piesek cały dzień jakby go prześladuje. To może źle widać na... O. Reaguj i przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. No tak, lektora nie miałem, to jest tylko ucięty lektor. W
każdym razie tu też było bardzo dużo wersji moich propozycji, które miałem dla producentów. A w końcu wyszło coś takiego tajemniczego trochę, bo też dostałem dużo określeń, że to ma być muzyka nie taka smutna, taka sentymentalna, nostalgiczna, tylko ma być taka trochę tajemnicza, ale taka szarpiąca, ale no nie wesoła oczywiście. I takie enigmatyczne określenia, no które... No męczyłem się też z tym długo, bo to jest właśnie tak jak mówiłem, któraś tam wersja z kolei. Natomiast no, wyszło ostatecznie coś takiego bardziej Harry Potter, mój brat powiedział, bo słuchał jak to robiłem. Klarnet jest oczywiście z wtyczki, z Logica, bo nie stać mnie było na brzmienia droższe, a też nie miałem mikrofonu, żeby nagrać kolegę, to wszystko się działo szybko. Reaguj i przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. No i taki skromny projekcik, ale udało się właśnie nagrać tą muzykę do reklamy i to chodziło. To była oczywiście charytatywna praca, ale zawsze można zgłosić swoje kompozycje do ZAIKS-u, co polecam wszystkim młodym twórcom. Bo jest to proste, można to zrobić przez internet częściowo, ale to jest inna już dyskusja. Natomiast warto się zainteresować, jeśli ktoś tworzy, ale o tym chyba mieliście już wykład pani Sewerynik, więc to na pewno świetnie powiedziała wszystko. Dobrze. Takie pytanie. Tak, tak, tak. Czy przy tych projektach w ogóle pan się też zajmował jakimś tam miksem? To znaczy przy tych akurat, które teraz puściłem, nie, ale zazwyczaj jest tak, znaczy zazwyczaj jest różnie. Często jest tak, że na przykład jest realizator i wysyłam mu ślady i suche ślady takie bez efektów i z efektami, żeby on sobie zobaczył, co ja miałem w głowie i czy to jest w miarę okej. A jeśli nie, to on robi na suchych śladach swoje efekty i mix i mastering, ale to zależy od produkcji, bo często jest to produkcja sumptem domowym i po prostu sam staram się miksować, ale jeśli ci chodzi, na przykład ja nie mam wiedzy takiej realizatorskiej, to znaczy robię to wyłącznie na ucho i zdaje się na swoją wrażliwość tylko. Ewentualnie idę do kolegi realizatora na piwko i po prostu... rozmawiamy, a tu bym to zmienił i tak dalej, ale to jest na takiej stopie powiedzmy przyjacielskiej, więc to zależy od projektu, ale często jest tak, że wysyłam w ogóle cały materiał do realizatora dźwięku, więc tak. A jaka jest najnowsza część MiSCORE? Słucham? Jaka jest najnowsza część MiSCORE? Część czego? MiSCORE. A, MiSCORE. MuseScore ma, to na szybko ci powiem, bo mam tu. Część MuseScore'a to jest MuseScore 3. Ja chyba nie mam jeszcze tej 3 tam 1 czy 3 coś. Natomiast to jest najnowsza część. Bla, 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 kontynuuj. Muszę coś wybrać, no dobra, pianino. Co jest wygodniejsze? A która jest wygodniejsza? Trzecia czy druga? Bo ja kiedyś robiłem chyba na drugiej. Jednak myślę, że trzecia. Jest dużo takich rzeczy, które są bardziej przydatne, znaczy które są przemyślane lepiej w tej. Natomiast... dobra, już nie będę teraz. Ale nie wiem, czy możesz drugą ściągnąć. Już ta najnowsza to jest taka, którą musisz mieć po prostu. Ale polecam, spróbuj. Bo jak próbowałeś drugą, to trzecia na pewno ci też przypasuje. Tak. Nie wiem, czy z tym miksem, czy tam odpowiedziałem na pytanie? Odpowiedziałem. Czy... tak. Jeśli jest, na przykład robiłem kiedyś czołówkę do programu takiego TVP, tam rodzina na swoje, nie wiem, nieważne, już jakaś taka czołówka, gdzie nagrałem gitarę w domu,
jakieś bębny tam podogrywałem elektroniczne i coś właśnie na klawiszach. No i pamiętam, że to zaniosłem montażyście i montażysta powiedział: no to kiedy miks? A ja tak mówię: no już był. Aha, no to może oddaj to komuś i ten. I to była na przykład jego propozycja, a moja inicjatywa, bo to nie było uzgodnione z producentem tego. W sensie producent przyszedł: masz tutaj tyle i tyle pieniędzy, taka jest twoja garza i zrób muzykę. Producent nie, ten akurat nie chciał wchodzić w to, czy ja to zrobię na, nie wiem, na machine, czyli na tych plackach elektronicznych, czy na komputerze, czy na PlayStation, czy na czym innym, tylko zrób muzykę i ona ma mi pasować i okej. I ma brzmieć. Więc ja myślałem wtedy, że to jest spoko, ale nie, ale montażysta mnie zasugerował, żeby to jednak ktoś podmiksował. No i tak się stało i było w sumie okej. Okay. Więc to wszystko zależy naprawdę, jaka jest umowa z producentem, co to jest za projekt i no i tak dalej. Na przykład to dobra, jak już jesteśmy w kwestii miksów, to na przykład tutaj mam muzykę z takiego właśnie, to o co pytałeś, czyli muzyka do rzeczy, których nie wiesz, do czego robisz muzykę, w sensie, że jest scenariusz i tak dalej, ale nie wiadomo, co to będzie. No to tak jak ta Baba Jaga, nie, pamiętasz, mówiłem na twoje pytania, odpowiadałem, że Baba Jaga będzie latać, to ma być elektroniczne, takie powiedzmy taneczne i no nowoczesne. Nie wiem, czy nowoczesne, ale no zrobiłem coś takiego. Natomiast musiałem przewidzieć później, o właśnie, sobie tu podzieliłem w ogóle markerami na coś takiego, że jest intro, wstęp jakiś, jak ona wchodzi na scenę, bo to tam wszystko w teatrze trwa, zanim ona wejdzie, się przypnie do tych lin. Założyłem sobie, że jest jakiś temat A, bridge, czyli powiedzmy jakiś łącznik, no i drop, taki jak jest w utworach tanecznych, że jest po prostu nabudowanie i jest taki drop jak w dyskotece, czy w klubie, czy czymś takim. No i później jest temat B i outro. No tak sobie taką formę założyłem i powiedziałem sobie, niech będzie 6 ósmych na 4 czwarte, później zmiana. O, tutaj jest akurat ozon, czyli takie narzędzie. Może troszkę głośniej, no. No nieważne, to się tam toczy, może troszkę przewinę właśnie, żebyśmy tego dropa posłuchali. Tutaj jest moment taki, jak ta Baba Jaga się zapina na właśnie na te uprzęże i wjeżdża do góry. No i tutaj tańczy, są stroboskopy i ona tam wywija miotłą i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie nie wiem, czy jest jeszcze kolega, który pytał o miks. Jest jeszcze? Poszedł. No dobra. W każdym razie to było tak, że miks zrobiłem ja, realizator dźwięku zrobił swój, a później słuchaliśmy na ślepo, nie wiedząc, który puszczamy. No i tutaj wygrałem akurat ja. Lepiej się odnalazła wersja moja. Także to a propos miksu i rzeczy do i pytania a propos muzyki do rzeczy, których nie ma w formie żadnej przed pisaniem. Tak? Kiedy się zaczyna tworzyć i zaczyna się dopiero swoją przygodę, to raczej zacząć od jednego głosu, czy właśnie od razu od wielu, nie wiem. Ja myślę, że na przykład to jest ważne, jaką chcesz robić muzykę i na przykład jakiej słuchasz.
Jeśli możemy wiedzieć, na przykład jakiej ty słuchasz muzyki? Takiej, nie mówię, że musisz uczyć się do szkoły. Ja mówię, że klasyczna. Klasyczna? No. No to ja bym proponował mimo wszystko, żeby zacząć od określa sobie jakąś progresję harmoniczną, na przykład tam C-dur, G7, taką totalnie prostą. Rozkładasz sobie akordy lewą ręką, takie akordy, trójdźwięki, po trzy składniki i na tej progresji zbuduj jakąś melodię. Później dopisz kontrapunkt, to znaczy jak ta melodia ma przerwę, coś, żeby drugi głos zagrał. Spróbuj sobie to rozpisać albo właśnie tak jak większość kompozytorów wgrać, to znaczy, że wygrywa, ale ja na przykład wolę myśleć w nutach i też polecam, bo jest lepsza taka kontrola muzyczna, jak widzisz, że melodia tutaj gra, po jakich składnikach, a w programie nie widać tego, to znaczy jest w programie opcja tym do dźwięku, włączenia takiego zapisu nutowego, ale lepiej to jednak chyba, jak jest się uczniem szkoły muzycznej, zrobić w nutach. I to jest zasada takiej improwizacji, szukania, no bo komponowanie to jest trochę improwizowanie. Jest wiele historii o tym, że ktoś miał sen, usiadł i zapisał to, co miał we śnie i powstała 9. symfonia. No ale to jest trochę taki mit, bo komponowanie to jest właśnie siedzenie, próbowanie po jednym dźwięku. No, tu pasuje, tu nie pasuje. Oczywiście im więcej się tego robi, tym jest większa świadomość i lepiej się wie, do czego się zmierza, ale trzeba zacząć od prostych rzeczy. Więc polecam ci, napisz sobie jakąś miniaturę fortepianową. Zobacz, co pisali młodzi kompozytorzy właśnie, uznani kompozytorzy typu Mozart i Beethoven, jak byli mniejsi. W tę stronę, oczywiście były inne czasy, ale może w tę stronę. Proste formy, prosta harmonia, a w miarę robienia progresu, robienia postępów, żeby właśnie stawiać sobie wyzwania. A dobra, a teraz może inne metrum, a teraz szybsze tempo i tak dalej. Inna tonacja, fis-dur na przykład i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze chciałam powiedzieć, że raz widziałem tego Muscora 3, nie wiedziałam, czy jest nawet już 4, bo dawno używałam tej 2. Ale ogólnie, dlatego się jeszcze spytałem, a ogólnie widziałem w 3 bardzo jedną wygodną opcję, której w 2 nie było. Czy gdy dawało się bemol, to bemol był taki... W sensie bemol strasznie jakoś dziwnie działało, kiedy dawałeś bemol lub krzyżyk w Muscorze 2, zaś w 3 było to dużo wygodniejsze. Aha. Tego, co widziałem. Ale to znaczy bemol dziwnie działał, że skrót jakiś klawiszowy do bemola, czy... co działało tak, że bemol, był dany na nucie, która była ostatnio dana, a teraz w 3 jest tak, że dajesz bemola i nuta od razu jest bemolem. Aha, inna filozofia jakby. No. No, to są różne rzeczy, które na przykład w programach takich płatnych da się ustawić. Ja używałem Finale, też Dorico, jest taki program. Polecam obydwa, głównie może Dorico, bo jest taki bardziej czytelniejszy, jak się zaczyna przygodę. No ale w Finale jednak więcej rzeczy można zrobić, jeśli chodzi o taką notację eksperymentalną i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, chciałbym jeszcze na koniec, żeby tak technologia nie była tylko przedmiotem tutaj naszego spotkania, pokazać wam, tak wygląda na przykład partytura. Oczywiście to jest pierwsze 29 stron. Do Spidermana 2, czyli to nie jest ten niesamowity Spiderman, czy tam niezwyciężony, tylko to jest ten sprzed kilku lat, jak jeszcze ja byłem taki młodszy, powiedzmy. I napisałem muzykę Danny Elfman i chciałem puścić kawałek partytury, żebyśmy oglądali partyturę z tym, co jest na soundtracku. Jak to wygląda w Hollywood, bo my tu mówimy o jakichś skromnych produkcjach, a ja wiem, że słabo widać, ale może... I wiele rzeczy, na przykład elektronicznych, nie ma w partyturze, bo to jest nałożone później. Tak zwany overdub. O, na przykład ten. Tyk, 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 tyk. Tu jesteśmy. Wiolonczele tutaj, altówki mocno mają pracy dużo. A nie, tu jesteśmy.
to jest wszystko grane do klika. W sensie cała orkiestra ma w uszach metronom, ponieważ to wszystko Danny Elfman, to co widzimy teraz, Danny Elfman zagrał w programie tym, którym ja pokazywałem muzykę tam do różnych rzeczy, a później orkiestrator przetłumaczył to, co on miał w programie, na partyturę dla orkiestry. I orkiestra musi grać w kliku, żeby te wszystkie fragmenty się zgodziły z czasem w filmie, ze scenami i tak dalej, i tak dalej. Więc musi być tempo takie, a nie inne. Wszystko musi być takie, jak zaplanowane jest w tym programie do nagrywania dźwięku. Taka jest technika pracy w muzyce filmowej. No to już się zgubiłem w partyturze. Ale jeszcze właśnie kończąc już to moją prezentację. Właśnie mam tu też do Drakuli Killera. To są wszystko materiały z internetu, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, chce pooglądać, to zachęcam, może mi napisać maila, mogę podesłać linki i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze chciałem pokazać, jest taki pan Joe Kramer, kompozytor. Ja miałem z nim warsztaty kompozytorskie. To jest Amerykanin, który napisał muzykę do Mission Impossible chyba 4 czy 5, nie pamiętam. W każdym razie on nam pokazał, jak wygląda to, co on jakby na podstawie rzeczy zagranych w programie eksportuje dla orkiestratora i to wygląda tak. To się nazywa Raw MIDI, czyli wszystkie informacje nutowe, które on wklepał w fortepian. To wygląda tak. Tutaj są takie, no są ładne rzeczy, ale na przykład jest takie, że jest timpani crescendo i no jest coś takiego, no jak kotlista to będzie widział, to zagra jeden dźwięk, no bo nie ma narysowanych tych tremola, w sensie nie napisanego tremola. Tutaj jest jakaś, tu jest kropka, tu nie ma. To wszystko jest takie niechlujne, bo to jest tylko eksport tego, co on zgra. O, tu są jakieś rzeczy typu snare right, snare left i tak dalej, i tak dalej. Tu są jakieś dziwne takie, chodziło przed nutkę, a to jest jakiś dwudźwięk mu wyszedł. I to polega na tym, że on coś takiego daje orkiestratorowi, ponieważ tam mówi, że nie miał czasu na orkiestrowanie, musiał pisać muzykę. To, co napisał w poniedziałek, musiał wysłać orkiestratorowi, a we wtorek już pisać dalej. Więc on po prostu nie miał na to czasu, żeby to orkiestrować. A co znaczy to 4 i 3? Słucham? Te duże czwórki i trójki. To? To jest metrum. Tylko jest w takiej formie przedstawionej, żeby dyrygent, mając dużą partyturę, widział, nie wczytywał się w małe cyfry, które są na każdym systemie, tylko duże, przejrzyste. No i tak to wygląda. Są tu takie dziwne rzeczy, zjawiska. Generalnie wiecie, o co chodzi. A później orkiestrator zamienia, to jest final score. Tutaj już jest ładnie, dynamika, artykulacja i tak dalej, i tak dalej. I to jest akurat, to się nazywa Marocco Pursuit, a oryginał się nazywał Motorcycle Chase, a to jest taki system M, wszystko się pisze w filmie 1M, na przykład 1. I to chodzi o to, że jest pierwsza scena muzyka. M stoi za skrótem music. Więc oni mają te takie swoje kody po prostu hollywoodzkie i to polega na tym, że tam montażysta później wie, gdzie się wciąć i tak dalej, i tak dalej. Techniczne sprawy. W każdym razie posłuchajmy kawałek tego. A, następna. Dużo się tu dzieje. O, nagle z marszu jest inne tempo. 160 wchodzi z noża. Pięć czwartych, trzy czwarte. Wszystko się zmienia, dlatego że to jest podyktowane przez obrazek. Dlatego że Tom Hanks wszedł na
dom i zleciał i tutaj jest 5/4, bo on leci na 5/4, no na tej zasadzie. Więc tak wyglądają poważne partytury w poważnych kasowych produkcjach, gdzie po prostu gra pełny albo nawet czasem większy większy skład symfoniczny. Ja chciałem jeszcze puścić na koniec taką ładną, ckliwą melodię właśnie autorstwa polskiego kompozytora do filmu Dracula, który był światowym jakby hitem. No a napisał to, no i na przykład Wojciech Kilar pisał, w których to było latach, nie wiem, nie chcę skłamać, ale to, on miał taki system, że pisał po prostu utwór, pisał partyturę, utwór jakby koncertowy i to, czy to będzie pasować w filmie, czy nie, no to już się martwili tam montażyści albo reżyser i tak dalej. Jest wielu takich kompozytorów, którzy po prostu piszą numer. Ennio Morricone też, z tego co wiem, w kilku projektach pisał po prostu kompozycję i masz, rób z tym co chcesz, tnij to sobie, ja to napisałem, tak, i reszta należy do ciebie. O, na przykład tu jest taki bardzo ładny temat z Drakuli właśnie. No to nie ten akurat. Imina Elizabeth? Chyba, że... To jest to, tylko zrobili wstęp. O, tak, tak, to jest to. Bo generalnie w muzyce filmowej też często jest tak, że ona szybko robi się powtórkę, tutaj wywala flet, edycja nut następuje na próbie w ogóle bardzo szybko, więc wiele rzeczy jest ad hoc. Tutaj jest na przykład piękna harmonia, taka właśnie, można powiedzieć, troszkę jazzowa. A teraz smyczki tu wchodzą. Cantabile. No to jest partytura typowo klasycznie, jak muzyka klasyczna. Więc taki był system Kilara, no. Ale on po prostu zaczynał w innych czasach, inne były środki, a dzisiaj no to wygląda tak, że wszystko się odbywa w tym komputerowym świecie. A tu są piękne akordy, naprawdę, jak prawie jak z Milesa, z Kind of Blue. No i to jest taki krótki, liryczny fragment. No więc podsumowując, ja bym chciał bardzo podziękować w ogóle, że przyszliście, że Państwo przyszli i że poświęcili czas na moją prelekcję. Mam nadzieję, że coś, cokolwiek może komuś na coś ta wiedza się przyda, albo że może ktoś sięgnie po te narzędzia, bo jeśli ktoś ma twórczy zapał, to naprawdę zachęcam, bo często nieoczekiwane, naprawdę pozytywne efekty są z tego. A właśnie technologia jest przekleństwem, ale tu jest akurat błogosławieństwem, bo jest dużo wiedzy na YouTubie, dużo narzędzi online dostępnych za darmo, więc jak ktoś naprawdę chce, to może zrobić bardzo skomplikowane utwory. Pytanie, tak? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Te wszystkie projekty były robione w tym jednym programie? Te, które dzisiaj puszczałem, były robione w Logicu, a przygotowałem jeden jeszcze, korzystam z Cubase'a, ale nie pokazałem go, bo już chyba nie mamy czasu. Natomiast tak, wszystko raczej w Logicu. Ja Logica kupiłem bardzo dawno, dostałem kiedyś na urodziny właśnie komputer, laptopa Apple'a, MacBooka Pro. I po prostu od razu kupiłem Logica, bo w Macu jest za darmo GarageBand i Logic jest jakby takim naturalnym update'em. I on jest w sensie darmowy, tak? To znaczy GarageBand jest darmowy, a Logic ten, który ja mam, jest niestety płatny, ale to on kosztuje chyba około $200, nie pamiętam, coś takiego. W każdym razie polecam, bo to jest tak, że jednorazowy zakup
Ja kupiłem go no już 10 lat temu ponad i mam dożywotnie jakby update'y z każdą wersją, bo wiele programów ma taką licencję, że trzeba robić płatne upgrade'y, update'y. A tutaj jest bardzo duża baza brzmień, tam 40 czy nawet więcej giga. Też jest bardzo dużo wtyczek, także polecam, jeśli ktoś ma jakiś fundusz. To. Pytam dlatego, że ja dostałem Ableton'a 9 i tam też jest ten update, mam teraz 10. I tak w porównaniu do tego Logica, jak to tam jest, prawda? Bo brakuje mi kilku rzeczy w tej 10, w tym Abletonie. Że nie ma tu wszystkich brzmień, te wtyczki najlepiej byłoby sobie dokupowywać. A ten program wydawał się taki pełniejszy po prostu. Ja kupiłem Abletona też, żeby sobie taką wersję intro, czyli ona tam była za 30 chyba dolarów. Żeby zobaczyć w ogóle, o co chodzi, i mam wrażenie, że to jest po prostu inna filozofia do grania live na przykład. Mój brat się zajmuje taką muzyką stricte, tworzy rap, techno, house i tak dalej. I to tam fajnie działa, bo tam są te klipy, jest taka troszkę inna filozofia pracy, a jednak wielu kompozytorów takich powiedzmy wychodzących z klasycznej szkoły i tak dalej korzysta z tego, bo tu są skrzypce, jest cała orkiestra, w ogóle to nie jestem... Pewnie też są, ale jakby nie ma wszystkiego i ten workflow jest troszkę inny w Logiku. Więc polecam do takiej kompozytorskiej pracy, kompozytorskiej, nie producenckiej, tylko kompozytorskiej jednak Logika. Ewentualnie Cubase'a, bo są podobne, ale no to tak. To jest software'owa dyskusja, może być bardzo długa. Ale wiesz, zobacz Reaper, wprawdzie tam nie ma brzmień, ale spróbuj Reapera i na przykład tą darmową orkiestrę Spitfire. Może to ci się, wiesz, to masz zerowy koszt, a może ci się to jakoś przyda. No dobra, czy ktoś ma jeszcze może jakąś uwagę, pytanie, nie wiem, cokolwiek? Chyba nie. No to dziękuję bardzo. Jeśli ktoś by chciał partytury, które pokazywałem, to mogę wysłać. Mój mail jest Wojtek Kostrzewa razem pisane, Gmail, tylko Wojtek jest przez V, więc dziękuję bardzo i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.